Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo długo się nie widzieliśmy. To jest może miesiąc, może są to już dwa miesiące. Tutaj, na serwisie YouTube. Ponieważ chciałabym dzisiaj w takich dwóch słowach zebrać to wszystko, co uważam za ważne. Dlatego ten film pojawia się właśnie tutaj. Bardzo wiele osób przegapiło miesiąc maj i miesiąc czerwiec ze mną. Czyli pyta mnie o to, nie wie jak się dostać do tych wykładów, do tych materiałów, do tych filmów. Moi drodzy, tutaj będzie opis poniżej w filmiku. Będzie archiwum maja i czerwca. Spis tematów, które poruszyłam, między innymi magia luster, na co uważać, jakie są praktyki czarnej magii, jakie energie są niebezpieczne. Mówiłam również o pięknych rzeczach. O tych przede wszystkim, o mitycznych drzewach Edenu, odpowiedziałam na Wasze pytania, na przykład skąd pojawił się węgiel, dlaczego jest tak zwana zmiana klimatu, ocieplenie klimatu, jak wyglądało tutaj na Ziemi wcześniej, czyli moje wizje, co ja wiem, co ja jestem w stanie sobie przypomnieć z moich poprzednich inkarnacji i dostępu do tej wiedzy wyższej. Myślę, że przekazałam Wam całe mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych informacji. Odpowiedziałam również na większość Waszych pytań. Mniej więcej te nagrania pojawiały się raz na dwa dni, raz na trzy dni i było tego materiału całkiem sporo, kochani. Dużo do nadrobienia, dużo do przesłuchania. Wszystkie te osoby z Was, które pytają mnie o moje książki, jeszcze raz, moje książki, wszystkie dotychczasowo wydane są dostępne bezpłatnie. Czyli gdy Wy zamawiacie sobie dostęp na miesiąc maj, czerwiec, lipiec, macie dostęp do wszystkich materiałów, tych nowych, ale również do wszystkich dotychczas wydanych książek. Możecie sobie je wydrukować, na przykład na papierze czerpanym ręcznie, cudowne tworzyć Wasze piękne księgi magiczne, uzupełniać notatkami lub podarować komuś taką piękną księgę i to wszystko możecie z tego korzystać na moje. Jaki wiatr niesamowity jest, prawda? Kochani, może jeszcze takim króciutkim podsumowaniem. Jak nam siły, żywioły pozwolą, abyście cokolwiek słyszeli. Czyli mamy przed nami 50. rytuał dla Matki Ziemi. W tym tygodniu, kochani, pełnia księżyca. 50. spotkanie, 50. miesiąc. Czy nie jest to coś wspaniałego, coś pięknego? Ja jeszcze nie wiem, jaki będzie temat naszego spotkania, bo wiecie, że to ma nazwę rytuał, ale wiele osób z Was mówi, że jest to taka wspólna medytacja. Dlaczego ja to nazywam, że to jest rytuał dla Matki Ziemi? Ponieważ on ma rytualny przebieg. Czyli jest część początkowa, która zawsze jest taka sama. Jest potem część środkowa, która jest co miesiąc inna w zależności od tematu, od wibracji. I potem mamy tą część końcową i część taką ostateczną, podsumowanie energii, stworzenie gestu kwiatów, wysłanie tego do Ziemi i do nas wspólnie, do uczestników. Czyli my pomagamy Ziemi, ale jednocześnie nam samym podwyższamy nasze wibracje. Kochani, po naszej pełni księżyca mamy nów księżyca. Oczywiście w międzyczasie, w tych kolejnych dniach mamy spotkania. Czyli ja omawiam różne tematy, odpowiadam na Wasze pytania. Bardzo, bardzo intensywnie idziemy do przodu, tak jak w maju i w czerwcu. I wierzcie mi, kochani, że w czerwcu, gdy nagrałam dla Was ostatni film, to była część druga, Magii Luster, gdzie mówiłam tak wiele o czarnej magii, o tych wszystkich osobach, które robią takie straszne, okropne rzeczy. Między innymi publikują na YouTube filmy, które są zaprogramowane tak, aby kraść Wasze energię. Ja Wam o tym mówiłam. Uważajcie, gdy Wy słuchacie jakiegoś filmu i czujecie się źle, czujecie ucisk tutaj, lub z tyłu, lub czujecie się po prostu osłabieni po jakimś filmie, miejcie oczy szeroko otwarte, bo takich osób jest całe mnóstwo. Osób demonicznych, które bardzo często wykorzystuje się właśnie serwis YouTube, albo takie masowe spotkania, różne warsztaty, różne, wiecie, spotkania takie szamańskie i tak dalej, by po prostu korzystać z obcych energii. Wy mnie bardzo często o to pytaliście. Pani Mario, dlaczego Pani nie zorganizuje czegoś takiego, takie ognisko i spotykamy się z Marią Bucardi w świecie rzeczywistym? To były takie przyjemne pytania. Były również osoby, które mi zarzucały. A, Pani Maria Bucardi to się tylko chowa w jakiejś dziczy, w jakiejś eremicie, zamiast wyjść do ludzi. I w tym miejscu od razu odpowiem na te wszystkie pytania i zarzuty. Dlaczego tak jest?
kochani, ponieważ ja mam takie energię, taką aurę, że gdy ja spotykam się z kimś w takim świecie fizycznym, to bardzo często ta energia przepływa na tą osobę i gdy takich osób jest bardzo dużo, które mają niższe wibracje, to mój poziom moich baterii spada. I ja w mojej misji tutaj na Ziemi nie mogę spotykać się, jak wam to powiedzieć, publicznie z dużą ilością osób, takich spotkań, gdzie moje pole energetyczne, ja wam już mówiłam o moim polu energetycznym, że ono jest bardzo szerokie i ono od razu obejmuje tych wszystkich ludzi i ci ludzie czują się lepiej, a moja bateria energetyczna spada. Dlatego musiałam zastosować taką, a nie inną formę naszych spotkań. Ja mieszkam w Eremicie i przez to mogę wam przekazywać tą całą energię, przez na przykład film, przez spotkanie, przez słuchowisko, a potem znowu zamykam wszystko, odcinam i mogę się zregenerować. Taki mój sposób pracy, każdy ma inny. Ale zazwyczaj jest tak, że gdy ktoś pracuje publicznie i spotyka się z dużą ilością osób, to zazwyczaj jest to osoba demoniczna, ponieważ ona kradnie energię z innych i przez to jeszcze bardziej świeci. I jej nie przeszkadza takie spotkanie się z dużą ilością osób. Zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo, bardzo ważne. Jak się czujecie po takich masowych koncertach, masowych spotkaniach? I wiecie, to jest takie zabawne wręcz, że te osoby, które mówią o tym otwarcie, że na przykład na koncertach pobiera się energię z innych, takie same osoby tworzą takie koncerty ezoteryczne, gdzie pobierają energię z was. Zwróćcie na to uwagę. Bardzo, bardzo ciekawy temat związany z tą czarną magią i z taką energią mroku negatywną, o której ja mówiłam na przykład w Magii Luster. Ale koniec takich trudnych tematów. W tej chwili jeszcze raz podsumowanie. Po naszej pełni księżyca mamy te wszystkie spotkania, nasze tematy, gdzie spotykamy się, gdy ja z wami rozmawiam, gdy odpowiadam na wasze pytania, a wy możecie mi te pytania zadawać. A następnie mamy nów księżyca. Ostatni nów księżyca, ametystowy, bardzo, bardzo wyjątkowy, bardzo piękny, a tym razem mamy koralowy nów księżyca. Energia niezwykła, energia bardzo piękna, cieplutka. Zwróćcie uwagę, jak jest kolor koralowy. Koralowy kolor. Nasz język polski jest bardzo trudny, prawda? Z czego nigdy na co dzień rozmawia się w kilku innych językach, to bardzo trudno czasami jest mi coś powiedzieć, a wybaczcie takie potknięcia. I ta energia koralowa, gdy mamy na przykład ubranie koralowe, jak my się czujemy? Zawsze tak cieplutko, tak przyjemnie, to jest taka energia takiej radości życia, takiego spełnienia w życiu. Magia barw, pamiętacie? Mówiłam o tym do was. I po tym spotkaniu koralowym, jeszcze na koniec miesiąca, mamy to podwyższanie wibracji i spalanie problemów. I tutaj znowu mamy przeszkody, cały czas przeszkody. Znowu jedziemy, bo to co trzeba. Jak to niesamowicie słychać. Ale słychać. I po naszym podwyższaniu wibracji ma miejsce jeszcze ten ogień oczyszczający, czyli spalenie problemów. To jest co miesiąc, bo zapotrzebowanie jest cały czas bardzo, bardzo duże. I kochani, wasze problemy pakujecie w kopertę i wysyłacie do mnie, a ja przemieniam je. I tutaj na końcu tego filmiku jeszcze będzie troszeczkę takich wycinków z tego poprzednio nagranego filmu, ponieważ tam wiele rzeczy jeszcze innych mówiłam, ale wiatr był taki silny, że nie było nic słychać. Ja powycinam te wszystkie ważne rzeczy, które uważam, że są ważne i wstawię je tutaj jako takie właśnie wycinki, wycięte, ale jednak mimo tego chciałabym się tym z wami podzielić. Czyli moi kochani, przed nami miesiąc lipiec, dostęp do maja, czerwca macie tutaj poniżej, do wszystkich tematów. Tam było bardzo wiele tematów związanych z dewami roślin, z dewami drzew. Bardzo, bardzo piękne tematy i warte, aby się z nimi zapoznać. I przed nami pełnia księżyca, nów księżyca, oczyszczanie, podwyższanie wibracji i spalanie problemów na sam koniec. Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bucardi. Bardzo miło powitać was na naszym kolejnym spotkaniu. Mam nadzieję, że będziecie cokolwiek widzieć tutaj.
Ja za chwileczkę sprawdzę, jak ten filmik wygląda i będę ten temat kontynuować. Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Tak dawno się nie widzieliśmy tutaj na YouTube. Ja już nie wiem, ile to jest miesiąc, a może dwa miesiące. To jest niesamowite, jak ten czas biegnie do przodu, prawda? Dzisiaj będzie taki zbiór tematyczny praktycznie z ostatnich dwóch miesięcy. Czyli podstawowa rzecz to... Może zaczniemy od końca, prawda? Zawsze lepiej od końca. Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Schowałam się tutaj troszeczkę w cieniu, abyście cokolwiek widzieli na tym filmie, ponieważ ja tutaj wstawię taki fragmencik. Ja nakręciłam ten filmik już troszeczkę wcześniej i zwróćcie uwagę, jaka silna była aura, jakie było światło, że nie było nic widać. Ale tutaj w cieniu, wy wiecie jak to jest, w cieniu zawsze czasami można się schować, jeżeli mamy za dużo światła, prawda? Nie, dobrze, żarty na bok. Widzieli z tego filmu, ponieważ mamy w tej chwili porę suchą w magicznej oazie. Słońce, słońce, słońce i do tego jeszcze ten wiatr, tak, jak na zawołanie. I mam nadzieję, że będziecie cokolwiek słyszeć. Poczekamy może, aż przestanie wiać. W tym czasie wydarzyło się tak wiele, że ja tutaj w takim ekspresowym skrócie opowiem Wam to, co jest najważniejsze. Ten film przeznaczony jest dla tych wszystkich osób, które przegapiły wszystkie zmiany w mojej pracy, przegapiły to wszystko, że nagle filmiki zniknęły tutaj z YouTube i zostały przeniesione gdzie indziej. Bardzo wiele osób z Was wie, jak intensywne jest życie, jak jest intensywny czas w tej chwili na Ziemi. No i nie każdy z nas jest w stanie objąć to wszystko, co się dzieje, co jest ważne, a co mniej ważne. Dlatego, moi drodzy, tutaj w takim ekspresowym skrócie wszystko to, co najważniejsze. Pierwsza rzecz. Moje filmiki zniknęły z YouTube, zostały przeniesione na bloga bucardimaria.com. Dlaczego? Ma na to wpływ mnóstwo zmian. Zmian, które są wszędzie dookoła, bo życie składa się ze zmiany. Życie byłoby takie nudne, jakby wszystko było codziennie tak samo i każda taka rutyna, moi drodzy, jest niebezpieczna, ponieważ rutyny mają to do siebie, że one skracają nam życie. Czym więcej się dzieje w naszym życiu, tym bardziej intensywniejsze jest życie i tym piękniejsze jest życie. I macie wrażenie, że dużo więcej rzeczy się wydarzyło. Gdy zaś mamy takie rutynowe życie, że codziennie wstajemy o tej samej godzinie, codziennie robimy to samo, codziennie zajmujemy się tym samym, to nagle, pat, 10 lat minęło, a myśmy tego nawet nie zauważyli. Dlatego do tego Was zachęcam, kochani, aby żyć intensywnie, ale żyć intensywnie, tu nie chodzi o jakieś sporty ekstremalne, tylko aby żyć tak zgodnie z Waszym sercem. Gdy macie ochotę iść na spacer, idźcie na spacer. Gdy macie ochotę zrobić coś pięknego, zróbcie to, kochani. Ale tutaj coś się dzieje z naszą kamerką. Czekajcie sekundeczkę. Cały czas wiatr. Wiatr, który wysusza, wiatr, który Was unosi. Wy wiecie, że wiatr jest żywiołem powietrza i to jest coś takiego, co dodaje Wam takiej kreatywności, ale jednocześnie również takiego pośpiechu. Jesteście coraz szybsi i robicie wszystko coraz szybciej. Wiedziałam, musi przeszkodzić. Ja wiedziałam, że musi się pojawić mrok, bo jakże mogło być inaczej, gdy chcemy nakręcić filmik, prawda? Musi się pojawić od razu mrok dookoła nas, aby nas zablokować w tym wszystkim, co jest dla nas piękne i wyjątkowe. Taki właśnie mrok się w tej chwili pojawił, kochani. Odczekamy, aż ten mrok zniknie i będziemy nasze spotkanie kontynuować. Moi drodzy, tak, czekajmy, aż ten mrok zniknie nam tutaj. A ty, mały, co ty tutaj robisz? Szmielik. A co ty taki jesteś słaby? Hmm? Miodziku? O bidur. Nie zapach, teraz tutaj padnę, normalnie zasnę. Jaki piękny zapach. Kochani, przesyłam Wam zapach tych lilii, które pachną tutaj wszędzie dookoła nas.
takie niesamowite, już to jest niesamowite. Ten zapach, macie wrażenie, że po prostu ten świat jest najpiękniejszym miejscem na Ziemi. Jest najpiękniejszym miejscem na Ziemi, tak. No, Ziemia jest najpiękniejszym miejscem na Ziemi, no logiczne to jest. Dopełnieniem. Dlatego dla mnie osobiście miesiące pory suchej są bardzo kreatywne, bardzo wiele się dzieje, bardzo wiele jest takich impulsów do tworzenia, ponieważ wiatr, żywioł powietrza, komunikacja z Wami, a jednocześnie właśnie tworzenie, kreatywność, takie impulsy i każdy z Was wie, z czym związany jest żywioł powietrza. Ja tutaj nie będę powtarzać, ale nie o tym chciałam dzisiaj z Wami mówić. Chciałabym troszeczkę ten filmik przeznaczyć dla tych wszystkich osób, które się troszeczkę pogubiły w tym naszym kontakcie. Ja zauważyłam to w ostatnich 2 miesiącach. Ja byłam pewna, że każdy z Was już wie, jak to mniej więcej wygląda. Że w tej chwili spotykamy się zupełnie inaczej. Że nie spotykamy się tutaj na YouTube, tylko spotykamy się na moim blogu bukardimaria.com. I tam są wszystkie moje filmy, wszystkie słuchowiska, praktycznie codziennie jest jakiś artykuł, a co drugi dzień, co trzeci dzień są słuchowiska, gdzie omawiałam bardzo, bardzo różne tematy i niezwykle ważne. To były tematy na przykład mityczne drzewa Edenu, odpowiedzi na Wasze pytania, skąd pojawił się węgiel, odpowiedzi na temat zwierząt mocy, omówiłam wiele nowych zwierząt mocy. Omówiłam wiele dew roślin, dew zwierząt, a także jak tworzyć taką wodę życia, wodę z kamieni szlachetnych, ale również mnóstwo innych tematów. I tutaj w opisie na dole, pod tym filmikiem, będziecie mieć link. I w tym linku będzie archiwum maj i czerwiec, czyli wszystkie tematy, które poruszyłam. Ponieważ od maja spotykamy się zupełnie inaczej. Ja Wam mówiłam o tym, że moje książki nie będą już dostępne w sprzedaży, ponieważ troszeczkę zmieniło się prawo, troszeczkę również w moim życiu nastąpiły zmiany i nie jestem w stanie już Wam tych książek wysyłać na takie pojedyncze zamówienia, dlatego są one wszystkie, nie wiem czy jeszcze cokolwiek słychać, są one wszystkie dostępne dla Was bezpłatnie, czyli gdy macie dostęp na dany miesiąc do wszystkich nowych materiałów, do wszystkich nowych terminów, to macie równocześnie dostęp do wszystkich moich dotychczas wydanych książek, słuchowisk, e-booków, wykładów i wszystkich innych rzeczy. Czyli myślę, że jest to bardzo pozytywna zmiana i te osoby z Was, które już o tym wiedzą, wiedzą, jakie niesamowite zmiany poczyniłam i bardzo te zmiany Wam się podobają, a ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Kochani, mam nadzieję, że cokolwiek słychać. Kolejna ważna rzecz. W tym miesiącu, a dokładnie teraz, w kolejnych dniach, mamy 50. rytuał dla Matki Ziemi. 50. nasze spotkanie, kochani. 50. Jaka to jest niesamowita ilość spotkań. 50 miesięcy za nami, dla naszej Matki Ziemi. Nasze medytacje, aby tutaj cudownie wpłynąć i pomóc Ziemi w regeneracji, w tym procesie odnowienia. Nie wiem jeszcze, jaki będzie temat. Jestem bardzo ciekawa. Wiecie, że co miesiąc był inny temat, były inne energie, inne wibracje. Jestem bardzo ciekawa, tak samo jak i Wy, jaki będzie ten nasz rytuał, nasze spotkanie. Ja nazywam to rytuałem, ponieważ on ma mniej więcej, to spotkanie ma taki podobny przebieg. Jest zawsze ta część początkowa, część środkowa, gdy zajmujemy się tematem spotkania i ta część końcowa, a także ta energia na zakończenie. Czyli coś przebiega tak samo, czyli rytuał. Moi drodzy, jak w każdym miesiącu mamy najpierw pełnię księżyca, a potem mamy nów księżyca. I tym razem mamy bardzo wyjątkowe spotkanie. Ja postaram się nagrać osobny filmik, w którym omawiam właśnie nasz koralowy nów księżyca. Energia koralowa, energia bardzo, bardzo wyjątkowa. Niesamowita wibracja. Każdy z Was wie, jaki jest kolor koralowy i jak on cudownie działa, jaki on jest taki żywy, taki piękny, taki cieplutki. I takie właśnie są wibracje, ale również poruszamy znowu ten temat kodów genetycznych, starej wiedzy, poprzednich wcieleń itd.
Czyli jest to taka kontynuacja. Pamiętacie, nasze ostatnie spotkanie to było spotkanie ametystowe. Bardzo piękne, bardzo wyjątkowe, a tutaj mamy zupełnie inną energię i zupełnie inne wibracje. I na samym końcu miesiąca, kochani, mamy to spotkanie w celu podwyższenia naszych energii, takiego oczyszczenia, podwyższenia wibracji. I to mniej więcej tak wygląda każdy nasz miesiąc, tak wyglądał maj, tak wyglądał czerwiec, oczywiście inne tematy się pojawiły, ale mniej więcej taki przebieg, czyli pełnia księżyca, nów księżyca i na sam koniec spalanie złych energii i podwyższanie wibracji. I tak samo będzie w miesiącu lipcu. Jeszcze nie wiem, jakie tematy się pojawią, jakie będą tematy naszych spotkań. Wiecie, że poruszyliśmy mnóstwo tematów i ten maj i czerwiec były bardzo intensywne. I wierzcie mi, kochani, że gdy nagrałam dla Was ten ostatni film, drugą część do magii luster, czyli to był taki temat ciężki, na co trzeba uważać, gdy ktoś pracuje z magią luster, że są takie osoby w świecie ezoteryki o energiach demonicznych, gdzie trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać i mieć oczy szeroko otwarte. I nagrałam ten film jako ostatni w miesiącu czerwcu. I ten miesiąc czerwiec był dla mnie tak intensywny, kochani, że miałam ochotę na urlop. Wierzcie mi, miałam po prostu taką ochotę, żeby wszystko zamknąć, nic zupełnie nie robić, tylko odpoczywać. Może mi się udziela jakaś taka aura wakacyjna, bo wiecie, że tutaj, na tej wyspie, gdzie jest magiczna oaza, to jest wyspa turystyczna, tak samo wyspa Porto Santo i każdy tylko myśli o wakacjach i kto tutaj przyjeżdża, to ma w tej chwili wakacje i to się udziela w tym polu energetycznym, prawda? Ale nie ma urlopu, kochani, nie ma przerwy, ponieważ ja wiem, że czekacie na te słuchowiska, czekacie na nasze spotkania i nie można sobie tutaj pofolgować, nawet jakbyśmy bardzo chcieli. I jestem bardzo ciekawa, jakie będą kolejne nasze spotkania. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną i że tak Wam się podoba ta nowa forma naszych kontaktów i że nawet przez to, że troszeczkę wycofałam się, to, na co pojawiło się w tej chwili na ekranie, to jest nic dziwnego, tylko cały czas latają tutaj trzmiele i właśnie jeden z nich próbował dostać się do kamerki, ale doszedł do wniosku, że jednak tutaj inne rzeczy są bardziej aromatyczne. Także ta wielka rzecz, która się pojawiła na ekranie, to nie jest nic dziwnego, tylko trzmiel. Kochani, nie będę Was tutaj zanudzać, nie będę Wam tutaj opowiadać wszystkiego i tak dalej, ponieważ te osoby, które są ze mną na bieżąco, czyli miesiąc maj, miesiąc czerwiec i teraz już są w miesiącu lipcu, wiedzą, jak to mniej więcej wszystko wygląda, a te osoby z Was, które przegapiły, mają szansę, aby jeszcze te rzeczy sobie nadrobić, ponieważ te przesłania dla nas wszystkich są niezwykle ważne. My jesteśmy w tej chwili na Ziemi w bardzo szczególnym czasie energetycznym i chciałabym, aby każdy z Was słuchał własnego serca, aby szedł drogą własnego powołania, aby czuł to szczęście, spełnienie, obfitość dookoła. I wierzcie mi, że tutaj w tej chwili wszystko jest możliwe. Jest możliwe zrealizowanie każdego Waszego marzenia. Trzeba tylko troszeczkę intensywnie popracować przez jakiś czas z tą energią światła, z istotami światła, z żywiołami i wszystko, cokolwiek jest Waszym pragnieniem, jest możliwe, aby zrealizowało się w tym świecie materialnym, tutaj i teraz na Ziemi. A jednocześnie, abyśmy razem stworzyli tutaj na Ziemi taką piękną energię, że te wszystkie energie demoniczne, energie mroku zostaną zepchnięte na swoją pozycję. Bo jak wiecie, w tej chwili jeszcze ta energia troszeczkę przeważa, ale wszyscy pracujemy nad tym, aby doszło znowu do harmonii i aby te wszystkie istoty mroku, które zostały tutaj ściągnięte, aby mogły wrócić do domu i zostawiły naszą Ziemię w spokoju. Może takie bardzo idealistyczne, prawda? Ktoś by z Was powiedział, a to są takie utopie, utopijne przekonania. Ja jestem pewna, że to wszystko jest możliwe. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. I dziękuję również wszystkim tym osobom, które przesłały mi filmiki Pauliny Moskalik, która sprawdzała w tej chwili moją aurę wrodzeniową. Bardzo wiele osób z Was. A proszę, tylko nie wywróć kamerki. Nie wywróć kamerki, proszę Cię bardzo. Jednak będziemy ratować. Widzicie, taki niesamowity wiatr jest, dlatego jak ja mówię bardzo szybko,
Ja jestem żywiołem powietrza w dużej części i w tym ciele materialnym, nie w, te, w mojej duszy, ale w tym ciele materialnym. I dlatego ten wiatr mnie jeszcze bardziej napędza tą energię, energię powietrza. I dlatego może dla niektórych osób z Was mój sposób mówienia być bardzo taki energiczny. No bo taki jest. To jest również jedna część ze mnie. Moje prawdziwe oblicze. Kochani, właśnie tutaj przeleciał motyl, taki piękny w kolorze takim biało-niebieskim. Szkoda, że nie można nagrać tego tak, abyście mieli widok dookoła, prawda? Tutaj to słońce, tutaj te wszystkie istotki, które mieszkają w magicznej oazie. Ten filmik nagrywałam wcześniej troszeczkę w innym miejscu, ale istotki były tak głośne, że przeszkadzały cały czas. One były najważniejsze, czyli ja mówiłam do kamerki, a one rozmawiały ze mną i musiałam zmienić miejsce, mimo że to inne było o wiele, wiele ładniejsze. Tutaj w tej chwili widzicie tylko tą część taką bardziej zieloną, ale te osoby z Was, które obserwują mnie na bieżąco, mają na bieżąco również różne zdjęcia i filmiki, jak to wszystko się rozwija, jak to pięknie wszystko działa, jak nasz punkt akupunktury dla Matki Ziemi niesamowicie emanuje energią i jak to wszystko rozchodzi się dookoła nas. Kochani, dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam na nasze kolejne spotkania. Dziękuję za wszystkie Wasze listy, za wszystkie tematy, które wysyłacie, za wszystkie propozycje. Tego jest całe mnóstwo. Ja staram się tak na bieżąco, a gdy jeszcze czegoś nie omówiłam, to pamiętajcie, że to jest, że to czeka i że wszystko w swoim czasie. W tej chwili, w tych ostatnich 2 miesiącach, te siły światła przekazały mi tyle przesłań, które musiałam Wam przekazać jako pierwsze i dlatego na tym się skupiłam, a te wszystkie rzeczy troszeczkę takie mniej ważne, dla mnie jest wszystko ważne, ale te troszeczkę mniej ważne, tak troszeczkę później. Kolejny piękny motyl, kochani, tym razem pomarańczowy, taki duży, ja nie wiem, czy to będzie widać, taki duży. Piękny, piękny, one tutaj wszędzie mieszkają, to jest niesamowite. A wyobraźcie sobie, co mi się zdarzyło ostatnio. Otrzymałam listy do spalenia. Listy do spalenia na ten nasz ogień oczyszczający. I pani z poczty przywiozła te listy i jeden był w takiej grubej kopercie. I przekazała mi je, a ja patrzę, a na tej kopercie wisi taka piękna gąsienica, motyla. Oczywiście ją od razu uratowałam, bo wiecie, tutaj jesteśmy w Portugalii i tutaj reakcja na insekty wszelkiego rodzaju jest jedna. No, pracujemy nad tym, aby było to inaczej, ale to wszystko wymaga czasu. Uratowałam tą gąsienicę, od razu przeniosłam ją do magicznej oazy, ponieważ pocztę zawsze pani przekazuje mi na zewnątrz, na ulicy. I przeniosłam ją do magicznej oazy. Jestem pewna, że wykluł się z tej poczwarki piękny, piękny motyl. Kochani, to było takie symboliczne, ponieważ ten ogień oczyszczający to jest transformacja. To jest ta transformacja tej negatywnej energii, zostaje ona spalona, ten problem zostaje spalony i przemienia się. I dokładnie tak samo jak motyl, z takiej poczwarki, która pełza po ziemi, przemienia się w pięknego motyla, który rozwija skrzydła. Tak jak nasze spotkania, które pomagają nam uzdrowić nasze własne skrzydła. Ponieważ wiele osób z nas przeszło na przykład w dzieciństwie, w poprzednich inkarnacjach bardzo wiele takich trudnych sytuacji. I często nasze skrzydła tam z tyłu, one są złamane, one są w jakiś sposób może nierozwinięte odpowiednio albo związane. I te nasze spotkania pomagają nam te skrzydła rozwinąć i poczuć się takim prawdziwym, pięknym motylem, pełnym światła, pełnym energii, pełnym tych pozytywnych wibracji, tym motylem, który jest cudem stworzenia, cudem siły boskości. I ten motyl cały czas tutaj lata, moi kochani, może nawet tutaj poleci za mną, będzie go widać. A jeżeli nie, to możecie sobie go wyobrazić. I tak przekazuję Wam to wszystko z magicznej oazy ode mnie, Marii Bukardi, dla Was, kochani. Siła światła, miłości, spełnienia, dobrobytu, takiego wszelkiego szczęścia. I ten zapach, widzicie za mną tutaj jest tylko jedna lilia widoczna, ale one w tej chwili rozkwitły tutaj w magicznej oazie. To było dokładnie w naszym ostatnim spotkaniu. Ja mówiłam o tym do Was, że dokładnie przed tym spotkaniem
wyszłam w nocy na zewnątrz, noc wcześniej, a tutaj wszędzie był taki zapach, taki niesamowity zapach i wszystkie te lilie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozwinęły się. Niektóre były białe, niektóre były takie różowe jak ta, niektóre są pomarańczowe tutaj przede mną, wy ich nie widzicie, ale one są dokładnie za kamerką. Niektóre w takim kolorze troszeczkę bardziej czerwonym, niektóre tygrysie, niektóre azjatyckie, niektóre takie typowe lilie trąbkowe, Archanioła Gabriela. Bardzo, bardzo piękne. Ja uwielbiam lilię. To jest jeden z moich takich ukochanych kwiatów. Taka energia, takiej czystości, takiego piękna, takiego raju tutaj na ziemi. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bukarska.